3 listopada 1943 roku do apelu porannego obudzono nas o godzinę wcześniej, to jest około 5. Wkrótce otworzono bramę wejściową na pole, weszli oficerowie SS. Padł głośny rozkaz: Żydzi zostają, pozostali więźniowie opuszczają pole. Ustawieni piątkami opuściliśmy szybkim marszem pole piąte. Pochód skręcił w prawo, czołówka zatrzymała się przed polem czwartym, a Żydzi pozostali. Staliśmy cały dzień na placu apelowym. Widziałem, jak na pole piąte pędzono w straszliwy sposób szczutych psami ludzi. Byli to Żydzi. Ludzie ci szli pieszo, nieśli różne tobołki. Gnani w pośpiechu, bici kolbami automatów i kopani szli cały dzień aż do zmroku. Zabłysły światła elektryczne na terenie obozu. Był już wieczór. Jeszcze kilka grup zapędzono na pole piąte. Apel wieczorny kończył się, stałem w pierwszych szeregach. Od strony pola piątego wszedł na nasze pole Esesman uzbrojony w automat. Po pewnym czasie padła głośna komenda: Wszyscy do bloków na placu apelowym pozostaną więźniowie numer 3427 i 993. Wszyscy zostali zapędzeni do baraków. Zostaliśmy sami spośród wielu i kilku SS-manów. Jeden z nich wyszedł, był to ten, który przyszedł z pola piątego. Kazał nam iść w kierunku końca pola. Kiedy tam doszliśmy, kazał nam wejść do baraku po lewej, w którym był różny sprzęt, m.in. kłębki drutu kolczastego. Na jego polecenie wzięliśmy jeden taki kłębek na kawałek kija i wyszliśmy w kierunku bramy wejściowej. Po przejściu bramy skręciliśmy w kierunku pola piątego. Przy bramie SS-man zgłosił nas wartownikowi podając nasze numery. Szliśmy naprzód. Za nami SS-man z automatem. Nikogo prócz nas nie było widać. Pozostało tylko tysiące świeżych śladów stóp tych, którzy szli kilkanaście minut przed nami. Szliśmy jako ostatni ich drogą. Wartownik pola piątego otworzył bramę. Weszliśmy i bramę za nami zamknięto. Szliśmy środkiem pola w kierunku ostatnich baraków. Pole było puste, w barakach ciemno. SS-man szedł za nami. Dochodziły nas wyraźnie melodie tank i walców oraz przytłumione strzały z automatów. W pewnym momencie na silnie oświetlonym placu naprzeciwko krematorium zobaczyłem dużą grupę nagich ludzi. W tym momencie natychmiast SS-man zaszedł nam drogę i skierował nas z powrotem w dół i zaprowadził do pustego, nieoświetlonego baraku od strony międzypola. Zabronił nam wychodzić. Siedzieliśmy tam około 20 minut, nic nie mówiąc do siebie. Potem SS-man wyprowadził nas stamtąd i ponownie było widać silnie oświetlony teren, lecz już nagich ludzi, których poprzednio widziałem, nie było. Zbliżyliśmy się do baraku narożnego, składającego się z dwóch skrzydeł. Jedno skrzydło ciągnęło się równolegle do krematorium, a drugie równolegle do drogi oddzielającej pole szóste od piątego. Weszliśmy do baraku. Wejście i wyjście stało otworem. Prosta droga wychodziła na ogrodzenie pola, lekko z lewej strony naprzeciwko krematorium, z którego na przestrzeni dwóch słupków usunięto druty. Dalej, w głębi za ogrodzeniem, był już rów połączony groblą usypaną z piachu aż do drutów. Część placu z lewej strony krematorium nie była już oświetlona, jednak dobrze widać było rów wypełniony zwłokami. Niektórzy jeszcze żyli, z nasypów dopijano ich z automatów. Po prawej stronie od przejścia wyciętego w ogrodzeniu stał radiowóz, z którego płynęły melodie walców, tank i innych nagrań. Skrzydło baraku, przez które przeszliśmy, było bardzo silnie oświetlone. Po obu stronach, pod sam dach widziałem pełno odzieży. Po środku, wzdłuż skrzydła baraku, Stały trzy skrzynie, w których znajdowała się biżuteria, złote monety, drogie kamienie i zegarki. Wszystko to mieniło się w silnym świetle. Staliśmy po obu stronach przy słupach wyciętego ogrodzenia, czekając na dalsze rozkazy. Zbrodniarze kończyli już całodzienną pracę. Niektórzy z nich szybko przebiegali przez wycięty otwór w ogrodzeniu obok nas, a inni zostawali. Od wszystkich, którzy przebiegali obok nas, czuć było alkohol. W pewnym momencie polecono nam zagrodzić otwór w ogrodzeniu, przez który przeszło w tym dniu niemal 20 tysięcy istnień ludzkich na stracenie. Grodziliśmy nerwowo i szybko. W ostatniej chwili jeszcze niektórzy bandyci przeskakiwali przez zaciągnięte truty. Zaczepiali oni nogami i przeklinali. Przejście zagrodziliśmy. Ten sam esesman odprowadził nas na pole czwarte. Przy wyjściu z pola piątego zagrożono nam karą śmierci za zdradzenie tego, co widzieliśmy.